No cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja standardowo schowałam się w cień, samochód standardowo się studzi. Mamy dzisiaj niedzielę, przepiękna pogoda, świeci piękne słonko i postanowiliśmy się gdzieś dzisiaj wybrać, pozwiedzać troszeczkę okolice Podlasia. Mieliśmy w planach, chcieliśmy jechać do Drohiczyna albo do Supraśla, ale zrezygnowaliśmy i jedziemy do Zoo, do Białegostoku. Także zabieram Was dzisiaj z Wami. Zawsze się śmieję, gdy jadę do Białegostoku. Ostatnio dosyć często tam bywam. Zawsze się śmieję, że wiecie, najpierw pokazuję swój outfit, jak jestem ubrana, idąc śladami innych youtuberek, a później zawsze mam w głowie, że biorę ze sobą kurtkę, bo tam zawsze tak piździ, tak jest tam zimno. Kiedy nie zajadę, to zawsze tam zmarznę. Nie wiem dlaczego, może Białystok jest troszkę zimniejszym miastem, ale naprawdę któregoś razu, jak tam byłam z miesiąc temu, to żałowałam, że nie nałożyłam kurtki zimowej. Także zabieramy Was z nami i zobaczymy, jak wygląda białystockie zoo. Jedziemy do zoo, które nazywa się Akcent. Tak jak bardzo popularny zespół disco polo pochodzący z Podlasia. Mój mąż do mnie mówi, chodź już. Także ja uciekam i do zobaczenia w Białymstoku. Teraz coś dla mamusiek. Słuchajcie, ostatnio znowu zawitałam do Pepco. Mam wrażenie, że teraz Pepco ma same promocje. Ostatnio było minus 20%, a teraz było, że jeżeli się kupuje koszulki albo spodenki, to trzecia rzecz jest gratis. Ale zaraz do tego przejdziemy. Słuchajcie, kupiłam taką piękną koszulę dla mojego syna w Kaczora. I do tego dobrałam spodenki. Myślę, że jako zestaw naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Koszula kosztowała, słuchajcie, 30 zł, a spodenki 25. Czyli 55 zł za taki fajny zestaw. Myślę, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Spodenki z tyłu wyglądają tak. Kupiłam jeszcze dwie koszulki. Promocja była właśnie na te spodenki i na te dwie koszulki. Trzecia rzecz była gratis, czyli ta koszulka. Koszule tamte w Kaczory się nie wliczały w tą promocję. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłam, o co chodzi. Więc wzięłam taką koszulkę za 12 zł. Właśnie przy kasie dowiedziałam się o tej promocji i szybciutko dobrałam jeszcze taką. Ta też mi się bardzo podobała. Bardzo ładny kolor akurat na lato. I ona była zadyszka. Mogłam wziąć, słuchajcie, jakąś taką za 25, ale nie pomyślałam, dlatego że ta bardzo mi się podobała. Nie wiem, czy jest jeszcze ta promocja w Pepco, ale muszę przyznać, że ostatnio mają naprawdę dużo tych promocji. Dzień dobry, kochani, witajcie już we wtorek. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo witam się z Wami standardowo z pod drzewka, bo tutaj jest największy cień. Samochód standardowo się studzi, tak jak to w dzisiejszym vlogu i w ogóle w ostatnich moich vlogach bywa. Ja nie miałam czasu w niedzielę się do Was już odezwać. Po tym zoo nie miałam czasu odezwać się w poniedziałek, bo w poniedziałek byłam zajęta takimi swoimi naprawdę bardzo prywatnymi sprawami. Próbowałam znaleźć jak najwięcej informacji. Znalazłam bardzo dużo informacji i powiem Wam, że człowiek zrobił się głupszy niż mądrzejszy. Wiem więcej, ale nie wiem
nie wiem co dalej, tak naprawdę. W Zoo było naprawdę bardzo fajnie. Fajna taka inicjatywa, że wiecie, to jest takie bardzo przyjemne, bardzo ładne miejsce, tak jak mogliście widzieć na filmie, do wypoczynku. Fajne zwierzątka, jeżeli dzieci, wiecie, z miasta nie widziały takich zwierząt, no to fajne miejsce. My widzieliśmy już żubry, widzieliśmy już jelonki, widzieliśmy już wilki, dziki, rysie, kury mamy tutaj swoje, także wiecie, niedźwiedzia bardzo chcieliśmy zobaczyć, jednak niedźwiedzia nie było. Albo spał, albo gdzieś się schował. Przechodziliśmy dwa razy, żeby go znaleźć, nie było. A tutaj mam ze sobą taką sukienkę z Lidla. Są takie sukieneczki, bardzo ładne mi się podobały. I taką białą koszulkę, która ma tutaj przy rękawach takie dwie koroneczki. Jednak jak się okazało, sukienka rozmiarowo dobra, ale rękawy są naprawdę... Na zdjęciu nie widać, ale rękawy są tak wielkie, że śmieje się jakby strój jakiś taki ludowy. Kiedyś jak tańczyłam w zespole ludowym, to właśnie mieliśmy takie koszule z bardzo, bardzo szerokimi rękawkami. A koszulkę myślałam, że to jest mój rozmiar, a się okazało, że to jest rozmiar za duży na mnie, więc ja i moje skrzydła pędzimy do sklepu, aby to zdać. Może koszulkę uda mi się wymienić. Sukienki nie będę wymieniała. Sukienki poszukam sobie innej, w innym miejscu. Także jeżeli... O, traktorek przejeżdża, uroki wsi. Także jeżeli Wam się podobał taki film i oglądacie mnie, a jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam w tle dźwięku auta i traktora do subskrypcji mojego kanału. Naprawdę będzie mi bardzo miło, jeżeli w ten sposób właśnie wesprzecie mój kanał. Ostatnie poprawki i uciekamy do sklepu.